Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym gościem jest Sati Jabai, naczelny wędkarz Polski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, taki naczelny, no ale niech będzie miło mi, witam. Walczący z patologią, którą w wędkarstwie widzimy od wielu, wielu lat. Sati, powiedz, bo jesteście na Siemianówce, ryby biorą? Powiem tak, co niektórzy pływali, bo ja tutaj dzisiaj późno przyjechałem, ale szczególnie popatrzeć, czy nie zabierają tych ryb. Mhm. Jak to miałem, że tak powiem, nieprzyjemność w tygodniu spotkać kilku chętnych, ale coś tam złowili dzisiaj, tak? Tylko tyle, że byli akurat na tyle uczciwi wędkarze, którzy puścili te ryby z powrotem, tak? Mhm. I jest ryby. Nie powiem, że nie ma, bo jest, szczególnie bardzo dużo sandaczy. No bo właśnie chyba do jutra jest okres ochrony na sandaczy. Już można od jutra łowić, tutaj na Siemianówce można. Aha. No to świetnie się składa, od jutra zaczynacie, można powiedzieć, tak? No, sezon sandaczowo-sumowy, tak. Mhm. Powiedz, co tam słychać w środowisku wędkarskim? Czy ta pandemia, którą no mamy obecnie, ale te obostrzenia, które były wprowadzone, też ograniczyły właśnie wędkarstwo w Polsce? No, bardzo mocno ograniczyły wędkarstwo, bo nie mogliśmy przez chyba 3 tygodnie jeździć na ryby. Trochę dostaliśmy po tyłkach, my wędkarze, szczerze mówiąc, z niewiadomych przyczyn, bo żeśmy nie stwarzali przepraszam, żadnego zagrożenia, tak, dla innych, przecież przebywając na wodzie jesteśmy sami. No ale trzeba było z tym walczyć, co niektórzy walczyli, także jeździli. Ja nie mówię, że nie jeździłem, bo też parę razy na krótko, bo to nie szło w domu wytrzymać, co tu dużo gadać, no. Mhm. Ale jakoś żeśmy to przetrwali, można łowić. No najgorzej dostali przedsiębiorcy, tak. Oczywiście sama branża wędkarska, tak, to najbardziej. No i do dzisiaj dostaje, bo przecież nie ma wyjazdów za granicę, tak? Mhm. No handel trochę idzie, ale też nie na taką skalę, na jaką powinien iść, tak? No tak, zawodów też nie ma, prawda? Odwołane wszystkie. Nie ma, no właśnie dlatego mówię, cała branża dostała. Jeszcze zawodów nie ma, ale podobno już od 6 czerwca, tak jak troszeczkę ulży to wszystko, już będzie można robić, tak? Otwarte zostanie trochę więcej. No, ja byłem zaskoczony, szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem, że wędkarze nie mogą jeździć na ryby, bo przecież wiemy, że te odległości wędkarskie są zawsze zachowywane, bo nigdy wędkarz przy wędkarzu nie siedzi, no chyba, że są to zawody, ale tak... No nie, ale problemem było przemieszczanie się, bo jeden jedzie na ryby prosto, a drugi zajeżdża do CPN-u, tak, i tu do sklepu, to tam, to może to było bardziej brane pod uwagę, żeby wędkarze... Nie chodzili po tych sklepach, CPN-ach, tak? Jeżeli się jechało z punktu A do B, to nie widziałbym problemu, no ale ludzi nie upiluje każdego, tak? Bądźmy szczerzy. Powiedz, a jak wasza walka o to, by właśnie w polskim wędkarstwie w końcu skończyć z tą patologią? No, patologii na wodach naszych w Polsce to mamy dużo. Poza rybakami, siedziami, kłusownikami, no tak jak tu na Siemianówce widać, mamy też bardzo nieetycznych wędkarzy, których tam po prostu trzeba zacząć eliminować. Ludzie muszą zrozumieć to, że za ryby płacimy my, czyli wędkarze, tak? Czy Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, czy jakiemukolwiek innemu gospodarzowi wód, dzierżawcy, płacimy za to. Mhm. No i ja nie widzę tu innego wyjścia, jak pilnowanie samemu tych wód, tak? Ja tak robię u siebie, pilnuję staro rzeczy, staram się ludziom uświadamiać, że ta ryba w wodzie jest również jego, no tak jakby jego okradał, tak? Na to dajesz, no ja to tak podchodzę do tego, nie ma to, że jest moje, twoje, nasze. To jest wspólne. Każdy powinien o to dbać. Każdy wędkarz powinien, szczerze mówiąc, patrzeć drugiemu na ręce, no bo co, no zapłaci tą kartę, powiedzmy około średnia 300-350 zł w tym kraju na okręg, no a ryb jest w stanie wyjąć, no co tu będę kłamał, razy 10, to jest na dzień dobry. Wartość nie jest równomierna do tego. Patrząc na ceny tuszy czy półtuszy, nie wiem jak to się nazywa ryb, no to jest śmieszna cena, no bo 10 powiedzmy kilogramowych sandaczy i karta się zwraca, tak? Tak przeliczają to kłusownicy i mięsiarze tak zwani, tak? Którzy jeżdżą tylko i wyłącznie po mięso. Ja od zawsze powtarzam, że nie bronię ludziom jedzenia ryb. Jedzcie, tylko z umiarem, no bierzcie tyle, co jesteście w stanie zjeść z rodziną, a nie dla całej wsi, bo to nie tędy droga. Wyrybić wodę to jest rok, dwa, trzy i po łowisku, tak? No widać, jak to wygląda w Polsce. Te łowiska są przetrzebione. Wy też walczycie z rybakami. Jak ta sytuacja wygląda? No tutaj jest duży problem, jeżeli chodzi o rybactwo, no bo tak samo jak i wędkarz nie ma kontroli, tak samo i rybak nie ma kontroli. To, co wpisuje do rejestru wędkarz czy rybak, nikt tego nie jest w stanie udowodnić, tak? To jest kartka papieru, a ile ryb bierze ze sobą,
Wędkarz to dużo, tak powiedzmy szczerze, no na to wędkę idzie połowić, ale nie aż tak, ale rybak, jeżeli ma sieć pełną, powiedzmy 200, 300, pół tony ryby, no to to już jest adekwatne do tego, że ta woda zostaje pusta, tak? Taki cały czas. Mhm. To wiesz, jest cały czas tak mi rybiane. Wiesz, ja znam takich wędkarzy, którzy wypuszczają to, co tak, złowią. Także tak, nie ma co, trzeba tego pilnować wszystkiego, bo jeżeli nie upilnujemy ryb, mhm. Oj, przepraszam, dobijają się do mnie 24 godziny na dobę, także... Także no trzeba pilnować. Ja wiem, a rybactwo jest złem, niekontrolowanym złem, bo żeby były kontrole rybaka na wodzie, ewidentnie sprawdzanie, ile ma ryb i ile ma drapieżników, bo tu głównie o te ryby chodzi, bo jeżeli jest dużo drapieżnika, to wiadomo, że on sam ułoży jezioro w takie przenośni, tak, że utrzyma populację białej ryby, że nie będzie za dużo jej, tak? Mhm. Ale jeżeli rybak zrobi swoje dobrą robotę, przenośni oczywiście, wyrybi drapieżnika, no to białoryb się rozrasta niesamowicie. Woda zaczyna żyć nie tak, jak powinna, tak? Mhm. I tu ingerencja człowieka jest po prostu tragiczna czasami, że drapieżników nie ma, albo po prostu są małe, które no, nie dożywają w ogóle normalnego wzrostu, tak? Bo zaraz z powrotem lądują w siatce. Mhm. No w Polsce to jest zachwiane, ale spotykam takich wędkarzy, którzy wypuszczają złowione przez siebie gazy, zrobią sobie zdjęcie, to tak traktują jako hobby, sport i no nie zabierają ze sobą tych ryb. Także to jest chyba coraz bardziej popularne, prawda? Znaczy wędkarstwo się zmieniło. To strasznie przez te powiedzmy 10 lat ewoluowało totalnie, tak? Ryba stała się dla... daj Boże niedługo, większości wędkarzy, nie produktem spożywczym, tak? Tylko czymś, co daje satysfakcję z samego złowienia. No tutaj cały czas telefony, przepraszam. Tutaj do myśliwca może to porównam, bo myśliwstwo jest podobne, każdy czeka na ten okaz, tak? Mhm. Tylko że my tutaj nie zabijamy tej ryby, ta ryba sobie żyje, tak? Puszczamy ją z powrotem, może niektórzy powiedzą, że to złe, bo męczymy, kaleczymy itp. Ryby nie odczuwają tak bólu i tutaj to jest udowodnione. Mhm. I patrząc na łowiska typu złów wypuść, tak zwane no kill, tak? Mhm. Sprawdza się to. Ja nie mówię, że nie, bo to się sprawdza. Ta ryba funkcjonuje po wypuszczeniu normalnie, tylko też trzeba bardzo szczególnie do tego podchodzić, tak? Do drapieżnika to po prostu karp przeżyje wszystko, jak to niektórzy mówią, ale sam na szczupach czy okoń już trzeba troszeczkę się w to rybopiesić. Nie wolno jej na chama ciągle. Przepraszam za telefon, po prostu cały czas sobie tutaj ktoś wydzwania. Ale staramy się wypuszczać te ryby. One żyją, one naprawdę się mają dobrze. Nie ma, nie wiem, ja czytam różnego rodzaju i artykuły, i książki, i cokolwiek na temat tego, czy łowiska złów wypuść są złem, czy dobrem. To wszystko zależy od właściciela wody, jak on do tego podchodzi, wędkarze, którzy, że tak powiem, tam łowią, tak? Mhm. Powiedz, Sati, a jak wygląda sytuacja, bo... No od dawna chyba walczycie z tą sytuacją, jaką jest zarybianie, bo tego chyba w Polsce, znaczy zarybianie jakieś jest, ale chyba nie współmierne do tego, jakie powinno być. Ujmę to tak, jeżeli chodzi o zarybienia, no jak ja to powtarzam oczywiście w przenośni, żeby mnie tam się nikt nie czepnął, w Polsce pływają faktury z zarybień, nie zarybienia. Zarybianie wielkością ryby, żeby pokazać dosłownie takiej, mhm. No to nie jest zarybienie, bo to jest, że tak powiem, ryba spożywcza dla innych zwierząt, dla innych stworzeń, tak, dla ptactwa, dla innych ryb, które to po prostu zjedzą. Przeżywalność tej ryby jest w granicach 1-2, maksymalnie może 5%. Więc to jest nieopłacalne. Zarybia się to rybą na potęgę takim czymś, a powinno się zarybiać rybą, która już przeżyje i sama zacznie żerować, tak? Mhm. Czyli czymś większym, powiedzmy 15, 20, 25 centymetrów, co da radę przeżyć, a tutaj no przelicznik jest taki, że no sztuka się liczy, tak? Mhm. Że wpuszczą miliony ilości narybków za miliony złotych, no i tak jest wpuszczane co roku przez różnych dzierżawców, bo to operaty oczywiście regulują, no ale nie widać tego na wodzie, tak? No kiedy ta ryba urośnie? Rybak nie wybiera ryby małej, tylko wybiera rybę, która idzie na patelnię, tak? Zanim ta ryba urośnie, to z powrotem, mówię, w tej siatce wyląduje i koło się zamyka. Mamy cały czas gospodarkę, która pcha, jeżeli chodzi o rybaków, idzie cały czas tylko i wyłącznie o mięso. Mhm. Ja rozumiem, ryba musi być do jedzenia, musi być też brana, czy złowiona, czy do jedzenia, musi być z legalnych źródeł. No ale
No nie tak, no po prostu jeziora i rzeki są w Polsce wyczyszczane, tak? To się tak pięknie nazywa. No ja z jednej strony staram się, że tak powiem, podejść do tego racjonalnie, ale jeżeli ktoś ma interes, to po co ten interes robi? Po to, żeby zarobić pieniądze. A rybak jest po to, że czym odłowi więcej, tym ma więcej pieniędzy. A rybaków takich jak kiedyś byli, którzy dbali o jeziora, no już nie ma. Teraz to jest biznes, to jest interes, to jest kasa. Nie liczy się środowisko, nie liczymy się my, wędkarze, w tym, którzy, z których z nas jest najwięcej, szczerze mówiąc, pieniędzy. Mhm. Ale powiedz mi, bo przecież to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. Rybak teraz odławia, przez te 5 lat odławia, a później co? Zostaje pustka, tak? No to przecież skończy mu się ten biznes. Czy oni nie myślą tymi kategoriami, że to po prostu kiedyś się skończy i nie będą tego biznesu mogli dalej prowadzić? Znaczy, to jest krótkowzroczne, bo tu liczy się dziś, tak? Rybak nie dostaje jeziora na dożywocie. Na 5, 10, 15, 20 lat dostaje, on ma gospodarować. Niby jest to napisane w operacie, ale kontrole nad tym są znikome. Nasze państwo nie pilnuje tego, co się dzieje na wodzie. Sarny, jelenie, dziki można w lesie policzyć, a ryby jak się policzy? Nie jest nikt w stanie stwierdzić, ile ryb jest w wodzie, a nasze jeziora, patrząc na to, co odławiali kiedyś rybacy, chociaż teraz twierdzą, że jest mniej siat, ja twierdzę, że jest dużo więcej, jak było 20 lat temu i z mniejszymi oczkami, tak? Mhm. Kiedyś łowiono tonami ryby z mazurskich jezior, teraz tego już nie ma tyle, bo tych ton ryb nie ma tyle. Siat jest dużo, ale nie ma co odławiać. I tutaj czas najwyższy przejść na gospodarkę wędkarską. Wystarczy spojrzeć na jezioro Orzysz, gdzie gospodarzem jest Polski Związek Wędkarski, czyli Gospodarstwo Rybackie Suwałki. I... Ja tak powiem, no tutaj od 2 sezonów nie ma rybaka. Rybak znaczy odławia tylko i wyłącznie węgorza i sielawę. Ryby, które nie są, że tak powiem, mocno wędkarsko, chociaż nie powiem, bo niektórzy mówią, że smaczne, ja nie jem, ale tutaj wędkarsko nie są takie aż atrakcyjne. Każdy woli szczupaka, okonia, sandacza, tak, w płocie. A na Orzyszu przez 2 lata woda odżyła. Majówka pokazała i poprzedni rok, gdzie były zawody duże organizowane, że jezioro odżyło. Po prostu pojawiły się ryby, masa ryb, może nie tyle od razu dużych, ale dużo takiej średniej ryby, 50-60 centymetrów. No ja w tym roku byłem na drugi weekend maja i byłem w szoku po prostu, jak to jezioro odżyło. A pamiętam je jeszcze 5-6 lat temu, gdzie złowić szczupaka 50 to normalnie jak w totolotka strzelić. Powiedz, dlaczego tak nie ma na innych akwenach? No właśnie i tu się zaczyna cały czas debata nad tym, dlaczego. Bo tu jest kasa. Tu jest pieniądz, ogromny pieniądz jest z wody. Nikt nie jest w stanie sprawdzić, co jest w wodzie. Jak dzierżawca bierze wodę, też nie wie, co ma. Ale jak zaczyna odłowić, to widzi z tego pieniądz, no bo rybę zawsze się sprzeda, klient się znajdzie, tak? Jak nie klient, to na mączkę rybno się sprzeda. No zawsze jest jakaś opcja, tak? Zawsze z tego coś wyjdzie. Ale nikt nie patrzy na zaś, że jakby przyjeżdżali wędkarze, tak jak jest na Orzyszu, tak jak teraz na Siemianówce jest, że dużo ludzi przyjeżdża, no bo jest tu ryba, gdzie wędkarz po pierwsze musi mieć nocleg, zapłaci za nocleg. Jedzie do sklepu, zrobi zakupy, no wiadomo jak to na rybach się weźmie, no tak. Czasem browarka, czasem coś mocniejszego, tak, no bądźmy ludźmi, po to też wyjeżdżamy, żeby troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego, tak, i płacimy za to wszystko. Mhm. Nie dziwi tylko, że gminy nad wodami nie widzą interesu w wędkarzach, którzy mogą być cały rok. Przecież na Mazurach my łowimy, cały rok nie ma, czy to jesień, wiosna, lato, czy zima. My łowimy. Owszem, nie mamy, mamy terminarz, że nie możemy na przykład szczupaka czy sandacza łowić, czy suma od 1 stycznia do tam do maja, czerwca, tak? Tak. Ale białoryb możemy łowić i ludzie jeżdżą na to, tylko tyle, że no nie ma gdzie jechać. No co tu gadać? No mamy jeziora przepiękne, wody cudowne. W ogóle krajobraz w Polsce jest piękny, jak ktoś wyjeżdża gdziekolwiek, to też jak wraca tutaj, to jest zdziwiony, bo to jest pięknie. Tylko ludzie tego jeszcze może nie doceniają do końca. Ale no co z tego? No nie zachęcimy, że tak powiem, widokami wędkarzy, tak? A jest nas w Polsce no, około 2 milionów. To jest wędkarzy? Ogromna rzecz dla ludzi i ogromny pieniądz z nas. Kto by pomyślał? 2 miliony wędkarzy w Polsce? Około 2 milionów, tak, znaczy zależy jak się liczy, ale od 1,5 do 2 milionów. Na pewno jest 650 albo 700 tysięcy w Polskim Związku Wędkarskim zrzeszonych samych wędkarzy, którzy są, że tak powiem, raz, dwa razy w tygodniu nad wodą, tak? A takich niedzielnych wędkarzy, co od święta jeżdżą, no to jest na pewno 3 razy więcej. To są rodziny. Wędkarstwo nie bierze się znikąd. Wędkarstwo bierze się najczęściej od dziadka, pradziadka, od ojca, tak? Mhm. Całe rodziny jeżdżą. Mhm. Tylko jest problem w tym, że no nie mają gdzie jeździć, no bo nie ma tej ryby. No nie ma tyle, żeby starczyło dla wszystkich. Mhm. Żebyśmy jeszcze mogli powiedzieć, że nie mamy wód w Polsce, tak? Że mamy mało.
No ale patrząc, jak się wyjeżdża na Szwecję, Norwegię, nawet na Niemcy czy Holandia, no to bez porównania, no nawet Słowacja czy Czechy, no tam podchodzi się do wędkarza jak do klienta, jest inaczej, tam jest ta ryba i jest tak robione łowisko, żeby klient był zadowolony. No u nas to są łowiska specjalne, przeważnie karpiowe, ale czas na to, żeby właśnie zrobić, no to powinien Polski Związek Wędkarski, bo jest jednym z największych gospodarzy wód, powinien, ale i już robi, tak? Robi to zarząd główny. Ja, że tak powiem, jestem mocno doinformowany, że jeszcze kilka jezior powinno w tym roku być, powinny mieć zdjęte sieci i rybaków, którzy będą odławiać drapieżniki, tak? Także 2-3 lata i będziemy mieli kolejne 5, 6, może 7 jezior, gdzie będzie można naprawdę połowić. Czyli małymi kroczkami następują zmiany w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli coś, te wasze protesty, te wasze nawoływania zmieniają na dobre. Nie, no to jest, jeżeli ktoś patrzy, ktoś jeździ po Polsce, to widzi, że jest różnica. Zaczyna się w Polskim Związku Wędkarskim, gdzie jestem zrzeszony jak większość z nas, zaczyna się zmieniać to wszystko. Zaczynają, co niektórzy działacze, widzieć problem braku ryb i tego, że wędkarze są sfrustrowani, tak? Bo nie powiem brzydko, że jesteśmy wkurwieni, bo to mogę tak krótko i dosadnie, bo jesteśmy, bo nie mamy możliwości spełniania się nad wodą, gdzie jest nasze hobby, za które płacimy krocie, tak? Wędkarz jest w stanie zapłacić każde pieniądze, jeżeli wie, że w tej wodzie jest okaz. Naprawdę, nawet nie wiem, ile by zarabiał, czy mało, czy dużo, zawsze na to skombinuje. To jest jak alkoholizm, tak? No nie ma, no z tego nie ma wyleczenia, to jest choroba. Jeżeli ktoś wędkuje, to z tego nie wyjdzie, nie ma takiej opcji. I zawsze będzie szukał wody, gdzie jest ryba. A Polski Związek Wędkarski zaczął naprawdę robić, ja może teraz pochwalę, ale warto chwalić. Ja powiedziałem tak, Siemianówka czy Orzysz, to są dwie wody, gdzie w jednej jest sandacza więcej, drugiego jest szczupaka, tak? Są dwie wody w Polsce, gdzie naprawdę można połowić dosyta. Jeżeli będą pilnowane, zadbane te wody, jeżeli wędkarze zaczną naprawdę myśleć, to takich wód będzie w Polsce więcej, ale na tym najwięcej zarobią gminy. Tutaj samorządy powinny się w to włączać, tak? Burmistrz Orzysza się włączył, zaryzykował. Dopłaca do jeziora PZW oczywiście, bo wzięli, że tak powiem, to na pół, tak? Opłaty wszystko robią i opłaca się gminie i opłaca się Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, że nie ma rybaka. I naprawdę ludzie tam, z tego co ja wchodziłem na przykład do sklepów wędkarskich, całkiem inaczej prosperują niż 3, 4, 5 lat temu. Są zadowoleni, że wędkarze przyjeżdżają, że jest pieniądz za, mówię, płacimy za noclegi, za jedzenie, za wszystko, za licencję i tam jest to widać, że opłacało się i warto. I naprawdę namawiam do tego samorządy, żeby zrobiły z wodami porządek i infrastrukturę nad wodą, wtedy znajdzie się klient. A pierwszy jest wędkarz. Zawsze przyjedzie raz sam, z kolegami, trzecim razem z rodziną. I nie na dzień, dwa, tylko na tydzień albo dwa, tak? No tak. I nieważne jaka pogoda, prawda? Bo mówi się, że ryby biorą wtedy, kiedy nie ma pogody, tak? Tak, jak teraz opatrzę za okno, leje tutaj niesamowicie. Ale wędkarz nie patrzy na pogodę. Mówię, to jest choroba. Wędkarstwo jest przyjemnym hobbym. Naprawdę my nad wodę jedziemy nie po to czasami, żeby, nie wiem, nałowić się tych ryb. Ale to jest ważny dodatek do tego, co mamy, tak? Bo jeżeli nie ma ryby, no to człowiek się w końcu zaczyna zwątpiewać i w swojej umiejętności, i w tą wodę, tak? I zniechęca się do tego. Jeżeli ma ryby, to z chęcią wraca i je łowi, tak? Musi być jedno z drugim powiązane. Musi być ryba, jest wędkarz, co klienci, bo my powinniśmy być traktowani jak na zachodzie, jako klienci. Nie wywozić milionów złotych za granicę, jak można zostawić to w kraju. To powiedz, co jeszcze trzeba byłoby poprawić, żeby to wędkarstwo w Polsce przypominało to, tak jak mówisz, na Słowacji, w Czechach, w Szwecji, no to tam to już zupełnie jest inny świat, inna liga, tak? Szwecja, Norwegia, wiadomo. Pierwsze, to muszą być kontrole. Instytucje państwowe muszą pilnować tego, bo to wody w naszym kraju są nasze, tak? Wszystkich Polaków, jak to pięknie jest w Konstytucji napisane, ale wodą gospodaruje gospodarstwo państwowe Wody Polskie. Ono powinno się zainteresować pierwsze wodami, ale ustawa, jaką mamy, no po prostu jest tragiczna. Ona jest jeżeli chodzi o ustawę o rybactwie, tak? Ona jest z 1985 roku, nie jest realna i adekwatna do tych czasów, które mamy teraz. W ogóle nie ma tam wędkarza. Tam jest
pięknie napisane, że jest człowiek poławiający wędką, tak? Mhm. To jest rybak, jeszcze ujmę, to jest rybak poławiający wędką. Jesteśmy na tej samej, że tak powiem, szali. Nie powinno tak być. Rybactwo powinno być teraz już oddzielone od wędkarstwa. Widzisz, jak to się teraz wszystko zmienia. Wszyscy stają się proekologiczni, tak? Dbamy o to środowisko, staramy się. A tu zostało to dalej, jakby taki zwany paśnik, tak? Wody zostały dalej tak samo i są tak samo traktowane. Ustawa nie daje żadnej możliwości, żeby coś z tym zrobić dzierżawcy. No to jest problem. Jeszcze operaty, no Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, który je zatwierdza. No i to jest patologii, o Jezu, jest tyle, że się w głowie nie mieści. Ustawa, trzeba zmienić ustawę, trzeba po prostu zrobić operaty wędkarskie. Kontrolę. Bo nie ma kontroli, jest na cały kraj 300 paru panów z Państwowej Straży Rybackiej. To jest śmieszne. To jest po prostu śmieszne, oni nie są wydolni. Nie ma pieniędzy dla nich na paliwo, nie ma na więcej etatów. No, patologia nad wodą robi się, bo państwo na to pozwala, tak? Mhm. A państwo powinno naprawdę wziąć się za to, żeby patrzeć i dzierżawcy wód, i tym, którzy skorzystają z wód, czyli my wędkarzom, rybakom, każdemu, żeby nie okradał tych wód. I powinny być za to solidne kary. Bo czy w Słowacji, czy na Czechach, czy Szwecja, kary są takie, że zabierają nawet samochody, łodzie, wszystko, co służyło do kłusownictwa. Wszystko. Tam kłusownik to jest złodziej i jest tak traktowany. W Polsce kłusownik, jeżeli zabije dwie ryby, to jest niska szkodliwość czynu. To się nieraz sam przekonałem i w sądzie jest rozpacz. Nagle pan, który ma łódkę za powiedzmy 20, 30, 50 tysięcy złotych, w sądzie jest biedny, tak? No i sąd mu przyznaje karę 500 zł, tak? No to jest po prostu śmiechu warte. Ten człowiek na drugi dzień idzie i robi to samo, bo mu się to opłaca. Mhm. Bo jak zrobi dużego suma czy kilka sandaczy, to te 500 zł odrobi sobie szybko. Muszą być kary adekwatne do tego, ich kłusownictwo powinno być jako kłusownictwo. Tutaj nie ma tego podzielonego. No ta niska szkodliwość czynu, no to jest po prostu czasami patologia, no bo tutaj powinien odpowiadać za każdą rybę. Nie za to, że złowił 100 czy 200 kilo, nawet za jedną. Jak jest okres ochronny, to jest okres ochronny. Tak. I powinien wiedzieć, że za to mu na przykład grozi 1000 czy 5000 złotych lub 2 lata odsiadki, tak? Dlaczego tak zrobili Słowacy, dlaczego tak zrobili Czesi? Szwedzi za na przykład ryby łososiowe zamykają od razu. Tam mają chipy ryby. Jeżeli dupną kogoś za przeproszeniem z rybą, która ma chip, no to ten człowiek i nieważne ile zarabia. Tam, tak? No, kary to są po prostu horrendalne. Ktoś by zobaczył, nawet na Litwie ostatnio, jak kolega mi opowiadał, to za złowienie łososia w okresie ochronnym jest od 1000 euro na dzień dobry i pozbawienie tego, czym przyjechałeś, co służyło ci do kłusownictwa. U nas tego nie ma, u nas jest samowolka na wodzie. Można ryb brać do bólu, dostaniesz 500 zł, bo panom policjantom, czy niektórym panom z PSR-u, którzy przyjadą, nie chce się formalności sądowych, oczywiście piśmie 500 i tak, no, nie może tak być. Ta ryba nie może mieć wartości takiej, że przelicza się ją na przykład jak świniaka na kilogram. Bo jeżeli jest sandacz w tarle, jest chroniony, on może samica wydać ileś tysięcy jajeczek, powinno być o tak liczone, że za każde jajeczko powinien pan tak dostać, że mu się odechce. Ale tego nie ma. U nas kłusownictwo jest procederem, które no samo państwo na to zezwala. No kary są po prostu śmieszne. No 100, 500 zł. No opłaca się, ujmę tak, bardzo się opłaca. Powiedzmy, sandacz chodzi, no, że tak powiem, w ciemnych stronach mocy po 25 zł za kilo. Jeżeli ktoś umie łowić albo kłusować, no to uwierzcie mi, na takim łowisku jak Siemianówka, jakby wpadł, to 20-30 kilo dziennie, to jest lekko ręką, przeliczyć to wystarczy. A za kartę zapłaci 300, tak? Trochę no tak. Tyle ma jak nic. I na mandaty idzie zarobić. Słuchaj, jest 600 tysięcy wędkarzy czynnych plus niedzielni, tak jak powiedziałeś, czyli w sumie około, liczy się około 2 milionów. Tak. To przecież jest ogromna masa ludzi, przecież to widzą wszyscy. Co się dzieje, że nie można zmienić tej ustawy? Problem jest taki, że wędkarze nie potrafią się zgrać, to jest pierwsza rzecz, że nie umieją. No ale macie hejt jaki jest związek. W internecie, jeden na drugiego, nie ma maty, jakoś tam, jak nieraz filmiki są, ktoś puści, to jest tragedia. Bądźmy dla siebie ludźmi nad wodą i bądźmy ludźmi dla ryb, normalnymi, myślącymi.
jak to ująć wszystko, nie wiem, no wędkarze muszą zacząć myśleć, ale my może zbyt dużo żeśmy, że tak powiem, oddali władzy Polskiemu Związku Wędkarskiemu. Bo tu działacze siedzą, którzy, ja znam działaczy, którzy siedzą po 20-30 lat i siedzą, tak? I znam działaczy, którzy pracują albo odeszli z tego związku, bo po prostu mieli dość, patrząc na to patologię, co się dzieje. Mhm. Większość działaczy to jest diety, kilometrówki i delegacje, tak? Tak panowie funkcjonują, ale tak być nie może. I już, co niektórzy, tak samo i w zarządzie głównym, widzą problem, że po prostu niektórzy powinni już odejść. Mhm. Już czas na to, bo jak może pan, który ma 70 lat, na przykład zajmować się sportem dla dzieci, no? No to jest dla mnie niewyobrażalne, jak dogoni tego dzieciaka, tak? Powinno iść młodsze pokolenie, tylko z drugiej strony patrząc, nikt tego młodszego pokolenia nie przyłucza do tego, żeby działać na rzecz innych, pokazać. Ja jedyne, o co się martwię, że nagle przyjdzie czas, że nie będzie Polskiego Związku Wędkarskiego, że to się za przeproszeniem, tak? Niektórzy może by chcieli, tylko zawsze każdego pytam, co potem? Co? Nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, czy państwo, które by przejęło to wszystko, czy by lepiej funkcjonowało, czy nie. Nie mam pojęcia. No właśnie. I to jest cały problem, że zniszczyć jest prosto, a zbudować jest trudno. Sati, powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Plan na przyszłość: chronić wody. Ja nie odpuszczam cały czas, mimo że jestem mocno straszony na każdej wodzie, czy przez rybaków, czy przez nieetycznych wędkarzy. Ja działam, po prostu działam. Protest, który żeśmy zawiesili, będzie, odbędzie się. To będzie zorganizowane, jak tylko pandemia odpuści i rząd pozwoli na to. Ja nie odpuszczę tego rządowi, żeby sobie darował. To jest temat ważny dla dużej ilości ludzi w naszym kraju. Bardzo ważny temat. No bo to nie jesteśmy, jakbyśmy byli partią, to byśmy mieli największych członków w Polsce. No, ja się zastanawiam, czy nie wystartować i nie założyć partii, bo naprawdę 600, parę tysięcy ludzi mieć pod sobą i mieć ich wsparcie, żeby tylko było to wsparcie, to do zmian idzie wszystko zmienić. Tylko ci ludzie muszą zrozumieć, że każdy z nich może to zmienić, tak? Bo w większości się nie chce. Ja to zawsze mówię, no dość podcierania tyłka czyjąś ręką, zacznijcie sami to robić. Bo nie można patrzeć, że ktoś działa, ktoś robi. Ja mam kilku kolegów, którzy też tak działają jak ja. No każdy z nas dostaje po dupie, bo każdy robi to za swoje, bo nie liczą się pieniądze tutaj, tak? Ale my musimy w to wsadzić, żeby działać. Tak samo każdy mój wyjazd, czy kogoś innego, to są koszta. Wszędzie trzeba wykupić licencję, paliwo, noclegi, to nie jest takie proste. Nocleg na jeziorze, pilnowanie rybaka, każdy myśli, że to jest wszystko ach, tak pięknie, cudownie. Tylko zapraszam, no zobaczycie niektórzy, jak jest miło i przyjemnie 3-4 dni myć się w zimnej wodzie, w jeziorze, bo nie możesz wyjść, musisz pilnować w krzakach, tak? Czy przypadkiem siatki nie ściąga, czy. Sati, powiedz mi w takim razie, no taka ogromna organizacja PZW, przecież zrzeszająca ponad 600 tysięcy wędkarzy, to jest ogromna moc, ogromna siła. Gdyby była taka wola, to na pewno tą ustawę raz, dwa by przepchnięto, zmieniono, napisano po pierwsze, tak? Tak, tylko tutaj to jest tak, to jest też gruba polityka, co tu dużo gadać, tak? Mhm. Ciężko jest przebrnąć ustawy, na, że tak powiem, przez Sejm to przechodzi z bólem, tak? A tym bardziej zebrać posłów, którzy by się pochylili, ale oni zawsze mają ważniejsze rzeczy, tak? No, to się dopiero zaczyna, jak są wybory. To wtedy wszyscy są hura, hura, tak? A tak to nie ma. Chociaż wiem, że od stycznia jest powołana, czy od lutego, zespół parlamentarny do spraw wędkarstwa. Mhm. Już tutaj kontaktowałem się z niektórymi posłami. Jeszcze nie jest ukonstytuowany, będzie po pandemii. Mhm. I mają zacząć się rozmowy, tu już poważne, bo tutaj też Polski Związek Wędkarski, Zarząd Główny, też się mocno tutaj, że tak powiem, wpycha. Mhm. Ja też chcę się dostać, że tak powiem, ze strony społecznej. Bardzo próbuję, żeby wejść do tego zespołu. Nie będę miał może prawa głosu itp., ale będę miał prawo wypowiedzi, tak? To, co mi bardzo chodzi, żeby wysłuchali mnie. Ci, którzy będą tam mogli, że tak powiem, popchnąć tą ustawę, tak? Bądź zmiany w rozporządzeniach, bo to różnie bywa. Ministerstwo Gospodarki Morskiej, tak, i Rybołówstwa
szczególnie departament do spraw rybołówstwa, no tutaj trzeba mocno uderzać. No zobaczymy, co będzie dalej. No na razie czekam, już tyle pism było do ministerstwa wysyłanych, że się w głowie nie mieści, ale odpowiedzi jak zawsze są jednakowe, tak? Także nie da rady, tego nie da, bo tu operaty. Czas zmienić ustawę, która jasno i ewidentnie wprowadzi wędkarza i gospodarkę wędkarską, tak? Gdzie naprawdę, patrząc racjonalnie na to, ja nie mówię, żeby to było wszystkie wody, ale część wód powinna zostać tylko i wyłącznie pod użytek wędkarski. Wtedy te wody nie będą tak czyszczone, tak? Tylko też tutaj trzeba, no mówię, tak za tym idzie i kara, no. Nie ma, nie rozumiem wędkarzy, bo jak, co tu gadać, no zawsze każdy się śmieje, jak Polak nie ma bata, to nie wie, co ma robić, tak? Musi być bat na każdego, kto brudzi, syfi, niszczy wodę i musi wiedzieć, jaka kara go za to spotka. No tu nie ma kar, to są śmieszne dewastacja wód, brudzenia, różnego rodzaju ścieki itp. W naszym kraju to jest codzienność. Najlepsze, że takie rzeczy wyprawiają się w weekendy, kiedy nie działa sanepid i inne instytucje, tak? To jest też chore. Nasze rzeki są zatruwane niesamowicie i też tego nikt nie widzi. A najgorsze to, że próbki jak się pobierze, a nieraz i ja czy koledzy pobieramy, najczęściej to się dzieje na południu, na rzekach górskich, no to jest patologia, tak? No nie ma, no kara jest śmieszna i każdy o tym wie. Tak samo i posłownictwo, to się po prostu wszystko opłaca. Nikt nie patrzy na naturę, na środowisko, każdy patrzy na swój interes. No właśnie, a wy jesteście tak naprawdę na tej pierwszej linii i możecie reagować na to psucie, dewastację polskich przyrody i ekologii. Zawsze zgłaszają, tak? Zawsze wędkarze zgłaszają nieprawidłowości lub coś się dzieje z wodą, czy na wodzie, czy zdychają ryby, czy kaczki, czy inne zwierzęta, czy woda ma jakiś inny zapach, smak, cokolwiek, my to wiemy, tak? Od razu to być uwalne, my reagujemy, ale instytucje państwowe, czyli ogólnie państwo nie reaguje, jakoś nie wiem, nie widzę, odkąd powstało gospodarstwo, państwowe gospodarstwo Wody Polskie, różnicy między tym, co było wcześniej, tak? Nie ma, nie widać chęci pracy na rzecz, poza tym, że pan tam sobie zakupili tylko samochodów masę, tak? Tak nie widać ludzi, którzy by przyszli, którzy by patrzyli, co robi gospodarz wody, tak? Na przykład dzierżawca. Nie widać jest tego. Tych kontroli nie ma albo są tak chowane. No widać było na przykład, że tak powiem, u pani Gardiasowej, jak w Warszawie, tak? Pan dyrektor o zarybienia został zapytany, no i gały wywalił, tak? Zdziwiony był, bo tylko zarybienia miał kilkadziesiąt, tam chyba razie 40 kilo węgorza. A było już wrzesień, gdzie w okręg mazowiecki chyba za 2 miliony już zdążył zarybić wody. To co poszło? Idą dokumenty do Wód Polskich i Wody Polskie podpisują to, co na przykład Polski Związek Wędkarski czy inny gospodarz daje, tak? No to jest tak, jak ja bym wziął pożyczkę z banku, a nie pracował nigdzie i powiedział, że pracuje nie wiadomo gdzie, tak? W ciemno w dali by mi pieniądze. No to tak być nie może. No musi być kontrola nad tym, co jest spuszczane, co jest wybierane. Tak samo jak się zabije ktoś sarnę, wie, że za to idzie siedzieć, tak? Tak. Ale czym się różni sarna, powiedzmy, od ryby? No dla mnie, dla wędkarza jedno i drugie jest cenne, tak? No powinno być tak, że powinien odpowiadać ktoś za to naprawdę solidnie i jakby były kary, człowiek by wiedział, co mu za to grozi, a no nie 100 złotych mandatu czy 500. No to jest po prostu paranoja i śmiech, no. Tak. Nie jest to adekwatne do obecnej sytuacji, gospodarczej, do tego, co się w Polsce dzieje, jak się to wszystko rozwija i a ludzie też z drugiej strony, patrząc na to wszystko, no nie zdają sobie sprawy, że w to wchodzą ogromne kwoty, to są miliony złotych. Ja mówię teraz o zarybianiu, o tym, o dbaniu, o to, o przeznaczaniu na dbanie. Na 2016 roku, czy 2017, sam Polski Związek Wędkarski budżet zamknął się bodajże w 270 milionach złotych. Ja już nie mówię o reszcie, to jest tylko Polski Związek Wędkarski, który ma 35% wód w Polsce. Ile reszta tego jest, nikt nie wie i nikt tego nie doliczy. To jest ogromny rynek i ogromne pieniądze. Jak są wyliczenia w Stanach, to $1 potrafi przynieść zainwestowany w wędkarstwo od 5 do 10 dolarów. Tam są wyliczenia na to. Tam wędkarz jest traktowany całkowicie inaczej. Tam jest liga wędkarska taka, że idą miliony, jeżeli chodzi o nagrody. Wędkarstwo jest traktowane poważnie, bo wędkarz, ja mówię, to jest klient, który naprawdę wyciągnie zewsząd pieniądze i będzie go stać na wszystko.
Tak. Czego można Wam życzyć? Nam? Wody pod kilem i ryb. To tego Wam życzę. To tego Wam życzę. W Unii Polskich Przedsiębiorców jest wielu wędkarzy. Wśród wędkarzy jest wielu przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że ta sytuacja w końcu się rozwiąże, bo trwa od ponad 30 lat. Ta patologia w końcu się skończy i, no i dojdzie do uzdrowienia polskiego wędkarstwa jako jednej z gałęzi polskiej gospodarki. Bo tak, oczy, ale to muszą w tym siedzieć przedsiębiorcy. Oni muszą też walczyć o to. Nie tylko my wędkarze, bo nawet agroturystyki, jakiekolwiek pola namiotowe, sklepiki, cokolwiek, to są przedsiębiorcy. Oni muszą widzieć to, że jak nas nie będzie, tak, nie będzie ryb, nie będziecie mieli pieniędzy. No sorry, tak to się ma. Są ryby, są wędkarze, jest kasa. I naprawdę te pieniądze same przyjdą na dwóch nóżkach i dadzą rączkę, tak? Sorry, no nikt tego nie widzi, że wędkarz chce zapłacić, złowić, jechać do domu, bo to tylko o to chodzi, żeby wypocząć. I nieważne naprawdę nieraz co koszty, bo nas wyjeżdża bardzo dużo na Szwecję, że koszty wyjazdów są ogromne. Po co mamy wywozić pieniądze za granicę? Ja to zawsze mówię, biednego Szweda dorabiamy, ale biednego Polaka to dobijamy. Tak. Ratujmy to, co mamy u siebie, a naprawdę jest tego, jest co ratować i opłaca się. Za 50 lat woda odda to, kurde, no razy 100. To, co byśmy my do niej teraz włożyli. Dziękuję, Sati, za dzisiejszą rozmowę. Mi również było bardzo miło. Czekam na kolejne. Oczywiście. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby w końcu ta sytuacja się wyjaśniła, w końcu ta ustawa została zmieniona. No a jutro życzę Wam udanych połowów. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.